Halo, witajcie, Zomryfek. Witam w kolejnym Ajzaczku. Dzisiaj dam grze zdecydować za mnie, kim ja będę grał. Byleby nie brać mi golec. Betań, dużo mam odblokowane ogólnie nią. Jedno czego mi na niej brakuje tak naprawdę to jest bossarz albo pójście na The Witness. I spoko, bo ostatnio na The Witness na odcinkach zbyt często nie chodziłem. Ale super pokój! Co tu jest grane? Super partia, to mi się podoba, więcej takich pokoi na tej postaci, jak najbardziej. Jaki item? Brittle Bonesy? No to teraz żałuję, że tego HP upa wcześniej nie wziąłem. Dwa razy większa szansa na czempionów, nie za bardzo. Ale ciekawe, pierwsze piętro, jakieś przeciwnicy tu będą w ogóle? Co tu się dzieje? Ale dziwne pierwsze piętro. Przejdę poszukać jakiejś bomby może i z chęcią bym otrzymał obrażenia na tym piętrze, dostał tier delaye. No, nie mogę niestety stracić za dużo tych serduszek, a chciałbym wszystkie, szczerze mówiąc. No nie ma bomby na tym piętrze, nie ma przeciwników w ogóle żadnych na tym piętrze. Jakie dziwne jest to piętro, to... No dziko. Pójdę na walkę z bossem. Postaram się otrzymać jak najmniej obrażeń. Mógłbym na nim oczywiście całe swoje zdrowie stracić. Postaram się tego nie zrobić. I postaram się oddać to zdrówko na Sacrifice Roomie. Nie wiem, może tam się coś trafi ciekawego. Jakieś czerwone serducho ze skrzynki, coś w tym stylu. Teleportu do Angel Roomu raczej nie ogarnę, ale no nie wiem, może się trafi dużo czerwonych serduszek. Bardzo niefajna walka z bossem ogólnie, bo z niego to ja dostanę cubeowy mid, więc item kompletnie bezużyteczny jak dla mnie na tym piętrze. HP upak bym dostał, to było takie super, że ojoj. Ale jest mały plusik, bo jest czerwone serducho. Dobra, bierzemy cubeowy mid, Solharta sobie nie mam na co zostawiać, bo nie mogę go podnieść jako zdrowie. No i tak jak mówiłem, lecimy sobie do Sacrifice Roomu. I tam szukam dwóch rzeczy, kolejnych czerwonych serduszek, żebym mógł więcej zdrowia oddać w Sacrifice Roomie. I bomby może ze skrzynki, która może się trafić. Kurde, jakbym poniżej pierwszej minuty zabił bossa, to bym tutaj miał gwarantowaną bombę. No nic, trudno się mówi. Tier delaye wlatują kosmicznie. Czy to mogę jeszcze raz oddać zdrowie? Nawet jeśli to mi to nic nie da, bo szansa na coiny albo zwiększona szansa na Angel Room to nie jest to, co mnie interesuje. Lecimy sobie wysadzić pana Remigiusza i lecimy sobie na kolejne piętro. Nawet pana Remigiusza, powiem wam, nie będę wysadzał. Tutaj najprawdopodobniej jest Secret Room, a może jeszcze się dostanę do... No niestety, nie dostanę się do kluczyka. Ale w Secret Roomie dostałem się do kart. No, Stars to jest jak dostać się do kluczyka. Mamy teleport do Treasure Roomu na kolejnym piętrze. No to by było tyle tak naprawdę. Zarazem dobre i niedobre. Dziwne bardzo pierwsze piętro. Mega dziwny początek, powiem wam, jak na Bethany. No nic, niech będzie. Czy to się nagrywa? Nagrywa, bardzo dobrze. A wam, widzowie, w czwartej minucie odcinka przypominam, żebyście dbali o siebie i o swoich bliskich. Powiedzcie im, że ich kochacie. Lecimy dalej. Smart Fly może być, no nie chciałem tego efektu. Nie mam za dużo zdrowia. No nieciekawie leci jak na razie. Albo dostanę szybko jakieś czerwone serducho. Ohohoho, albo byłbym bardzo niezadowolony z tego podejścia. I teraz to ja chcę dostać nie tirzapy nawet, chociaż tirzapy oczywiście fajnie byłoby dostać, byłbym z nich zadowolony, ale zdecydowanie bardziej to ja bym był zadowolony z damage upów. Ja już mam tirsy takie, że to jest szok. To jest szok, jak ja mam tirsy. Lecimy na walkę z bossem. Bosik, oj nie, za ciekawy. To jest eternalowy, czy to jest jakiś champion? Nie mam pojęcia. Ale ogólnie, no nie lubię z nim walczyć. O, żeż ty w dupę. No nie jest zbyt fajnym bossem rzeczywiście. Ja postaram się te kubki tutaj zachować, bo one akurat są dla mnie. Aja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 j
są tu dla mnie bardzo pomocne. Jak ja to przeżyłem, nie wiem. Cieszę się. HP up. I jest serducho kościane z prawej, super. Z chęcią je stracę. Co w Angel Roomie? Scapular, Jezu, jaki bezsensowny item na tą postać. No nic, lecimy dalej.
Stracę to serducho kościane, bo to jest kolejny dla mnie tier delay. A HP upa sobie wezmę na kolejne pięterko. Klucze mamy, żeby wejść do... O, Black Rune, to jest ciekawy item. Klucze mamy, żeby sobie wejść na kolejnym piętrze do Treasure Roomu. Sklep mnie nie interesuje, pieniędzy nie mam. Biorę w takim wypadku HP upa i lecę od razu na kolejne piętro. Mega ciekawe jak na razie, powiem wam to podejście. Ja wiem, że serduszka kościane ogólnie na Betanii są bardzo dobre, bo to jest jedyny sposób, żeby na niej zachować szansę na Devil Room, jeżeli otrzymamy obrażenia. Ja mimo wszystko, no nie wiem, no jak mam Brittle Bonesy i mam możliwość zgarnięcia sobie Tier Delaya, to chyba wolę Tier Delaya jednak. Na tym piętrze również z chęcią bym oddał trochę zdrowia, albo stracił trochę zdrowia, na przykład na Curse Roomie. I wszedł do Boss Challenge Roomu, co tam może być ciekawego? Wejdźmy sobie tutaj. Serducho kościane, które no niestety jak stracę, stracę szansę na Angel Room, ale to mnie w ogóle nie zraża. HP up, range down. To też ciekawe, chociaż... Range up, o! Mówię, ten range trochę za słaby. Weźmy sobie serducho kościane, straćmy je. Nie straciłem szansy. O, to dobrze. No i wychodzimy stąd. I co tu jest? Binki, jeszcze jeden tier za. Boże święto, ale tych tirsów tutaj będę miał. Nadal nie dostałem damage upa, co mnie mega boli, bo tirsy mamy chore jak na ten moment. Tirsy 6.30 na trzecim piętrze, no to jest coś niesamowitego. Kurde, balans, dobrze. Bylebym teraz, no mówię, nie umarł tutaj tylko, bo... Bądź co bądź, ci bossowie tutaj na tym drosie, na tym piętrze, jak to się nazywa? Jak to piętro się nazywa? Downpour, o, na downpourze są dosyć silni. Nie przepadam za nimi, a zdrowia dużo nie mam. Zawsze jak idę do tego boss challenge'u mu na 1 HP, jeszcze jak mam moda Eternal Edition, to ja się tak boję, że tu się Eternalowy boss trafi, że to jest jakaś masakra. Bossów Eternalowych na tych pierwszych piętrach boję się jak nie wiem co. Dobra, tu jestem bezpieczny. No i jest gituwa, nawet poszło fajnie. Możemy sobie lecieć dalej przez pięterko. Tirsy 6.30, no dajcie mi jednego damage upa i ja będę takie tutaj hity robił, że to jest chore. Naprawdę, niesamowity start podejścia, jeżeli tylko dostaniemy jakiegoś damage upa w tym momencie. To będzie chore jak ja tirsy, jak ja DPS będę robił. Dobra, lecimy do Treasure Roomu. Tu nie liczę raczej na damage upa, ale byłoby miło. Parasite, co tu się dzieje? No to dużo pocisków będzie w tym podejściu. Powiem wam, że sporo. Jak jakiś beznadziejny item się trafi, to jeszcze mam szansę, nie wiem, no może z tego Black Runa rzeczywiście dostać damage upa. Ale jakiś może Kato Ninetales, ole to byłby dobry item. Bardzo mi się nie podoba to piętro ogólnie, bo tu jest strasznie dużo tych much kręcących się obok mnie. A to jest rzeczywiście typ przeciwnika, którego bardzo nie lubię, gdy zamieniam się w Losta. A w Losta się na pewno będę zamieniał. Nie dość, że po dodatkowy item z walki z bossem, to jeszcze po część noża, która jest mi potrzebna na pójście na The Witness. Dobra, jest bombka, jest kluczyk. Mogę poszukać Secret Roomu na tym piętrze. Lecimy na walkę z bossem. No z tobą już dzisiaj walczyłem, więc powinno pójść całkiem okej. Parasite akurat na tego bossa chyba niezbyt przydatny. Wydaje mi się, że pociski... Ajajajajaj. Wydaje mi się, że pociski rozpadające się na tak małym bossie chyba nic nie dają. I jest damage up. No to nie jest taki, jaki chciałem damage up, ale zawsze coś. 0,5 damage'a. Ja mnożnik na obrażenia, że ja dostałem tak dużo? Nie mam. No to zły jest podpis w takim wypadku na tego damage upa. To jest więcej jak 0,5. Zamieniamy się w Losta. Chyba tutaj było ognisko, już ominąłem. No i lecimy sobie na odbicie lustrzane tego piętra. Dodatkowa walka z bossem. No i oczywiście jeszcze dodatkowy treasure room, w którym będziemy mieli część noża. Mam 3 bomby, więc spoko. Jeszcze jedną bombę sobie tutaj zgarnę. Pójdziemy od razu na minesy. Ciekawe się to podejście zapowiada, naprawdę, podoba mi się to. Daj mi jeszcze małego Remigiusza, to eksploduje ze szczęścia. No jest skrzynka, którą z chęcią otworzę, jakbym tylko miał możliwość. I kolejny pan Remigiusz. No więcej bomb zużywać nie mogę. Ale czemu to jest dokładnie takie samo? Zazwyczaj nie było takie samo, nie? Dziwne, dziwne. Bierzemy serducha.
I lecimy dalej. Kluczyk bym chciał dostać jakiś. Kluczy mam strasznie mało. Kolejne podejście, gdzie mega mi brakuje kluczy. Już mnie trochę to zaczyna denerwować, jak mało kluczy ostatnio potrafię dostać w podejściu. A do otwarcia trochę rzeczy mamy. Boże, są niewidoczne te pociski praktycznie tego przeciwnika. Naprawdę prawie że niewidzialne. Bierzemy część noża i lecimy w stronę walki z bossem. Byleby nie był eternalowy, bo ja się popłaczę. Mam tego damage upa, mam świetne tirsy, ale nadal ci bossowie eternalowi są chorzy na beret. Mam nadzieję, że z tego bossa dostanę jakiegoś damage upa. A jak nie, to mówię. Jest Black Rune, zjem sobie najwyżej słabego statapa i z niego też mogę dostać damage upa. I tier delaya, jeżeli się nie mylę. Jeszcze bardziej możemy sobie wykoksować maksymalne tirsy. Teraz tier zapotu ja mogę dostawać też w brud. Nie jest eternalowy, świetnie. Wow! Ale że ten pocisk mnie trafił, drodzy widzowie. Dobrze użyta bomba. Trochę już się zacząłem martwić. Nie potrzebuję aż tak bardzo range upa, więc zjem ten item i dostanę range upa. Świetnie. Ale gówno. Wyszło dokładnie na to samo, tylko że mam pociski troszkę mniejsze. No Jezu, dwie najgorsze statystyki mi zwiększyło tym Black Runem, ale syf. Dobra, idziemy z powrotem na zwykłe piętro. No nie mam kluczy niestety na te skrzynki. Mogę szukać jeszcze secret roomu. Tutaj go na pewno nie będzie. Mógłby być tutaj. No i tu tak naprawdę chyba jedyna opcja na ten secret room. Odpalamy go sobie. Klucze jakieś? Bombzarki? Speed down. Health up. O! Nie wiem, czy ten health up był warty speed downa, powiem wam. Speed poniżej jednego to naprawdę tak łatwo jest otrzymać obrażenia w tym momencie. No nie potrafię dobrze grać na speedzie poniżej jednego. Mam jeszcze trochę więcej bomb. Tu mam jeszcze skrzynkę, do której się mogę dostać albo za pomocą bomb, albo po prostu jak się zmienię w losta. I chyba zmienię się w losta, żeby pójść po tę skrzynkę. Może tu będzie kluczyk? Experimental pill. Lock up przed speed down. Bardzo spoko. Nie przeszkadza mi to w żadnym wypadku. Dobra, teraz jeszcze jeden pokój trzeba będzie przejść bez otrzymania obrażeń, żebyśmy się odmienili i nie byli lostem. Kurde, no nienawidzę tej zmiany w losta. Naprawdę, ja się zawsze tak stresuję. A ci przeciwnicy tu potrafią być bardzo trudni. Ta bomba też może mi dużo zrobić. Ale dobra, jestem już nie lostem, jest ok. Idę po skrzyneczkę. No i gdzie są moje klucze, no? Wejdźmy do curse roomu. Nic ciekawego. Item. O. Ale gówniany item. O Jezu, jaki tragiczny item na tą postać. Część przejdę w Gapiego, no to zawsze jest spoko, ale szanse na zostanie Gapim są tak mikroskopijne w podejściu w Repentance, naprawdę, no tutaj jest tak dużo itemów w Devil Roomie, że szanse na to, że dostaniemy akurat item Gapiego, no nie są za duże. Wystawmy sobie wszystkie z maszyny. Jezu, ale z tych maszyn dużo dobrych itemów dostałem. Do sklepu, do Treasure Roomu, w końcu pierwszy sklep będę mógł odwiedzić. Ojej. Ale było trudny był ten pokój, no. Na takie pokoje to by mi się latanko przydało i to bardzo. Przeciwnicy strzelający mi kośćmi, ja jestem w tym podejściu akurat mistrzem kości, więc takich przeciwników się nie boję. Boże, jeszcze żebym dostał parę właśnie kościanych serduszek. No ja naprawdę, do ilu jestem w stanie w tym podejściu mieć tirsy? Do 8 mi się wydaje? Health up, elegancio. Od razu wziąłem, wiem, że on leczy na maksa, ale jak już byłem w Arcade Roomie, nie było tam maszyny do oddawania krwi, wydaje mi się, że nie ma co trzymać tego leczenia na później, raczej nie będzie to leczenie nam po prostu przydatne. Fajnie, że ja miałem jak uniknąć tego ataku. Naprawdę się cieszę, że gra mi dała taką możliwość. To jest anemik, więc nie chcę tego itemu, jest bardzo przeciętny. That's key! O, i to jest zdecydowanie lepszy item aktywny. Bo mogę sobie teraz chodzić do boss challenge roomów. Mamski też bardzo lubię. No i lecimy sobie dalej.
Tutaj ledwo co zdążyłem. Ale czasochłonne pokoje, powiem wam, naprawdę takie. Dużo chodzenia w tych pokojach. Na jakim piętrze w ogóle jestem? Jestem na Mainzach jedynce, nie? Nie, to nie jest dwójka. Tak, to jest Aszpit Mainzy jedynka. Więc na tym piętrze niczym się nie muszę martwić, oprócz pójścia prosto do walki z bossem. Zrób mi przejście, żebym się mógł zabić, byku. No i otwórz buzię. Moon, teleport do Secret Roomu, spoko. Nie w tym miejscu, w którym się spodziewałem. Skrzynki teraz, no każdą skrzynkę otwieram, jak mamy mamski, to z tych skrzynek dostaję mnóstwo rzeczy. Boże, ale rano, 8:53 jak nagrywam. Wstałem, powiem wam, jeszcze jestem trochę skacowany. W końcu się spotkałem znowu z moim przyjacielem Grubym, z którym grałem kiedyś odcinki z Lola i z CS-a. To jest taki po prostu, nie wiem, jak czasami kogoś przedstawiam, jak właśnie Grubego, Czarnego, moich przyjaciół, to zawsze jest po prostu ta sama formułka, co o nich mówię. Ja wiem, że dla niektórych to może być denerwujące, ale powiem wam, że staram się zawsze tłumaczyć, bo nie zawsze wiem, kto ogląda, ile razy, przecież nie każdy ogląda każdy odcinek mój. A mnie też mega denerwuje, jak ktoś, jakiś youtuber, którego oglądam, wiecie, w miarę regularnie, ale nie każdy odcinek, zaczyna gadać. Kurde, krakdżaki, ale hejt, japów dostałem. Dobry trinket? No. Dobry trinket, nie chcę żadnych innych itemów aktywnych. Dobra, lecimy sobie na kolejne piętro. I tyle. Gituwa. Boss challenge rooming na tym piętrze będzie i się nie mogę go doczekać. Dodatkowy item z walki z bossem. No i tu fajnie byłoby dostać już Devil Angel Room, bo no nie dostanę go, już widzę po tym pokoju, że go nie dostanę. Wracając, denerwuję mnie, jak właśnie czasem oglądam jakiegoś youtubera, który myśli, że każdy ogląda każdy jego film i kogoś przedstawia. I ja nie mam zielonego pojęcia, kto to w ogóle jest. Dlatego ja wiem, że trochę denerwujące za każdym razem, jak przedstawiam, ale mówię, nie każdy ogląda każdy odcinek. No, poszliśmy sobie do pubu oglądać meczyk. Kocham oglądać mecz w pubie, bo ulu dobry item. Kocham Mysterious Liquid. Kocham, naprawdę, to jest jeden z moich ulubionych itemów w grze. Nie jest może najlepszy, jest bardzo dobry, ale uwielbiam go po prostu za to, jak działa. Uwielbiam w pubie oglądać mecz. Nie, no, no nie dostanę tego Dungeon Roomu nigdy na tej postaci. Bo co żeśmy zrobili? Piw żeśmy sobie pozamawiali. Oglądaliśmy mecz Portugalia-Szwajcaria. Najlepsze było to, że po meczu musieliśmy obejrzeć jeszcze powtórkę, bo nie wiedzieliśmy co tam się działo. Ja chyba z 3 bramki ominąłem i wiedziałem oczywiście, jaki był wynik, ale no mówię, oglądanie z ziomem w pubie meczu to nie jest dobry pomysł po prostu. Ale dobrze się bawiłem. Boże, jakie dobre żarcie mają, jakbyście byli w Skierniewicach kiedyś. Pójdźcie sobie do pijalni piwa Kufelek, KFC przy ich kurczakach. To się chowa po prostu, jakie dobre kurczaki tam mają, to jest... No nie, no naprawdę, lepszego kurczaka nie jadłem jak tam. Pyszne, pyszne, pieczarki jeszcze w panierce, o Jezu, jakie dobre frytki, no... Chciałbym robić takie dobre żarcie jak tam, naprawdę. Niezdrowe, wiem, ale Jezu, jakie dobre. Kufelek, w ogóle to jest taka, mówię... To jest mały pub w Skierniewicach. Marzy mi się, żeby miał swoją sieć po prostu i tam, o, tam to mógłbym być. Tam to mógłbym reklamować, bez żadnych problemów, takie coś. Trzeba reklamować tutaj, lokalnie, Skierniewice. Zapraszam do Kufelka. Ojejku, jejku. Kurde, no ja mam takie tirsy. A w ogóle nie czuję, jakbym obrażenia robił. Jeszcze teraz, jak mam pociski bijące na podłodze, no to tak, no to troszkę mi się zwiększa DPS rzeczywiście na przeciwników, którzy chodzą po glebie. Ale przeciwnik, który lata, no tu masakra jest. Naprawdę, masakra jest. Jeden damage up. Jeden, nie więcej, naprawdę jeden. Kartę World od razu odpalam. Do Curse Roomu sobie idziemy. No i co? Do sklepu też, w sklepie Champions Belcik oczywiście chciałbym dostać. Ostatnio zobaczyłem w ogóle, że trafił mi się item za 10 coinów i być może to jest oznaka tego, że wszystkie mody działają w tym momencie na zaktualizowanych wersjach. Bo pisaliście mi, że Jezu, ty nie ogarnąłeś, że już od miesiąca jest update, że itemy aktywne w sklepie kosztują 10 coinów tylko. I, no, przecież nie było tak. Nie było tak, bo ja grałem na modach i te mody nie były zaktualizowane i nadal wszystkie itemy u mnie kosztowały 15 coinów.
Więc byłem w szoku, jak ostatnio zobaczyłem item za 10. Mówię, być może znalazłem właśnie już tę paczkę modów, gdzie rzeczywiście wszystko działa dokładnie i jest wszystko zaktualizowane. Więc ja się mega jaram. Jezu, ja widzę, gdzie jest Secret Room i szukam Secret Roomu, no to dobry łeb ze mnie. Dawaj Champions Belta. No nie grida, jeszcze Eternalowego chyba sobie. Ty klucza ze mnie wyrzucasz, jak mnie trafiasz? Nie, no ty nienormalny jesteś. Bardziej samo naprowadzając pocisku się nie dało. Dobra, lecimy. No idę do tego Secret Roomu, ale co ja tam znajdę? Kurde no, jeden damage up, no nie więcej. Najgorzej jest mieć naprawdę niesamowite tirsy, bo to co my mamy za tirsy to jest szok po prostu. I nie móc z nich skorzystać przez brak damage'a. Przynajmniej mamy bardzo fajny efekt rzeczywiście, który akurat dobrze współdziała z tymi tirsami, czyli ten właśnie Mysterious Liquid. Dosyć dużo czerwonych serduszek dostaje, co mi się nawet podoba. Bo się czuję w miarę bezpiecznie. Dużo obrażeń otrzymuję w tym podejściu. Naprawdę nie gram zbyt dobrze, ale mówię, dobrze, że dosyć dużo dostaję tych HP upów, czerwonych serduszek. Tears up kolejny, no co to są za tears? Ja mam tears jak na Sojmilku, a nie mam Sojmilka. Jeszcze teraz te pociski. Jejciu. Speed down, no to na pewno użyję. Jeszcze teraz bym dostał pociski Shielded Tearsy. No to wtedy to by było pięknie. Dobra, zanim pójdziemy na walkę z bossem, chciałbym jeszcze znaleźć przycisk ostatni. Lecimy sobie do ucieczki od matki. A, jeszcze muchy. I powinno być w miarę spoko. Skrzynki zawsze się opłaca otwierać, nawet jak są za kolce. Jestem ciekawy, czy mógłbym sobie otworzyć przejście tam do matki za pomocą klucza. Ale nawet jeżeli mógłbym rzeczywiście je otworzyć, to chyba nic by mi to nie dało, bo no nie miałbym jak się dostać do tych drzwi. Muszę mieć rzeczywiście wszystkie przyciski kliknięte, abym mógł użyć tego wózka. No i tak jak zazwyczaj omijam to, bo to jest nuda. Pauzuję nagranie, widzę się z wami, jak już ucieknę od tej matki, bo nawet Eternalowa matka nie jest jakimś problemem tutaj do ucieczki. Zaraz się z wami widzę. No i siema widzowie. Dwa razy otrzymałem obrażenia. Powiem wam, że chyba najtrudniejsze piętro, jakie mi się trafiło ever od tej ucieczki, bo były takie dwa przejścia z czerwonymi ogniskami, obok nich musiałem przejść i oba strzeliły od razu, jak byłem piksel obok. Mega czasochłonne, naprawdę. Nie chciałbym takiego piętra dostawać częściej podczas tej ucieczki. No nic, całe piętro za nami. Mam już cały nóż, więc lecimy sobie na walkę z bossem. I problem jest dosyć spory na tym piętrze, tak teraz jak patrzę, bo ja nie mam zdrowia, a idę na mauzoleum, więc dwa czerwone serduszka to ja będę musiał oddać. Postaram się przejść po piętrze, nie otrzymać więcej obrażeń. Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł w ogóle. Ale jeżeli by się udało tutaj dostać jeszcze jakieś czerwone serducho, no byłoby świetnie. No to się załatwiłem, ładnie. Ej, no porażka jest z tym zdrowiem na tym piętrze. Idę szukać super secret roomu. Jak otrzymam obrażenia na walce z bossem, nie będę w stanie przejść do mauzoleum. No nie żartujcie sobie. Nie ma super secret roomu tutaj. Tutaj jest zwykły secret room. Na dole? Mam dużo ładunków, więc nie muszę nawet bomb zużywać. Tu? Nie, nawet nie może być. Tutaj jest super secret room. Jest maszyna do oddawania krwi. Serio? Mogę te klucze oddawać? Ale jaja! Ale super! Masz kluczyki, byku! Oj, mój budzik, przepraszam. Miałem się obudzić teraz o 9:00. A wstałem... What? Wstałem trochę... Co tu się stało? Cursed Eye nie jest złe, ale przy takich tirsach jest złe. Daj czerwone serducho, proszę ci. Nie! Jakim cudem to nie dało czerwonego serducha? Nic niemożliwe.
Mega fart z Syflyem, mega nie fart z czerwonym serduchem. Jest pół czerwonego serduszka za kamieniem tam do dostania, idę po to. Ale ekstra sprawa, że ja mogę te kluczyki oddawać z mojego itemu aktywnego z orbitali dla Begara. Naprawdę super. No, na bossa to ja nie mam co liczyć w tym podejściu, oczywiście już. Ale no, przynajmniej postaram się pójść na walkę z The Witness, więc mówię. Każde serducho jest tutaj na wagę złota. Teraz jak mam 3 serca, pójdę na mauzoleum mając jedno serce. Na mauzoleum albo Gehennę. Na Gehennie są już przeciwnicy, którzy są w stanie zadać mi całe serduszko obrażeń, więc no naprawdę tutaj muszę już uważać. Mega mnie boli, że dostałem speeddowna. Zobaczymy, jak to pójdzie. Nagrywa się? Nagrywa, dobra. Lecimy. Walka z bossem. Co tu jest w ogóle za boss na tym piętrze? Nie mam pojęcia. Nie, no nie ty! Jeszcze eternalowy no nie, no sobie chyba żarty stroicie. Jest naprawdę porażka. Jest niesamowicie silny boss. Syfly mnie tutaj naprawdę keruje. Można by powiedzieć, no tutaj nie miałem jak tego uniknąć. Znaczy miałem, bo powinienem się spodziewać, że on uderzy akurat tego przeciwnika z prawej. Jak ja się cieszę z tych serduszek! Jezu, jak dobrze. I stapler jeszcze, ale dobre są itemy. Dobra, to serce jest gówno warte, więc ja od razu je bym stracił. Serio, to tak działa? Ale syf, zabieram jeszcze pół innego. No dobra, niech będzie. Jest git, jest okej. Ja to mogłem chyba otworzyć aktywnym, nie? O Jezu, ale jestem idiotą. Nie wiem, czy to działa? Jeżeli działa, to jestem głupi. Dobra, jest okej. Cieszę jak głupek. Mauzoleum, czyli łatwiejsze piętro. Też git. Co ty robisz, byku? Co ty robisz najlepszego? Wpadnij, powstań, power raid. No tu do Kersumu na pewno już nie wejdę. Tu było blisko, jest czerwone serducho. Dobrze. Na tym piętrze ci przeciwnicy? Dziwne, myślałem, że oni się trafiają tylko i wyłącznie na na Darkroomie i Shiolu, o. Rozwalę, to może jakiś, a, Blackheartcik, co nie, Blackheartcik na tym, na tej postaci. Ale High Priestess na walkę z bossem, jakimś spoko. Nie powinno być tragedii. Lecimy dalej. Bardzo spoko. Pokój, szczerze mówiąc. Drugi złoty kluczyk na jednym piętrze. Nie jest zbyt przydatny. Ale niech sobie będzie. Te skrzynki otwieram. Szczerze, zrobię taki myk i je otworzę wszystkie za jednym razem. No i jak najbardziej się opłacało. Jeszcze HP upa tutaj dostałem, po którego się oczywiście wrócę na końcu piętra. Nie chcę teraz tego HP upa czasem stracić. Lecimy sobie dalej. Losowy item? Byleby nie jakiś beznadziejny. Intruder, nienawidzę go. No naprawdę, to jest tak gówniany item. Teoretycznie on nie ma słabych stron, bo statystykowo on jest spoko. Ale on czasami mi sprawia, że wychodzi mi ze łba i moja postać nie ma łba. I to niesamowicie mi przeszkadza w unikaniu ataków kolejnych, bo jak mam postać bez łba, po prostu mi się trudniej na... No nie wiem dokładnie, gdzie mam postać, dlatego tego intrudera tak bardzo nie lubię, bo on sam z siebie no nie jest złym itemem. Ale mówię, nie przepadam i tyle. Dobra, mam bardzo dużo zdrowia, lecimy sobie do kresu. Boże, jak ja jestem głodny, umrę zaraz z głodu. Kupiłem sobie ostatnio... W Lidl zrobiłem zakupy. I kupiłem takie paski ogórków konserwowych chyba, na kanapki do dawania. Takie najbardziej podstawowe mi się wydaje ogóreczki. Ja niesamowicie je dobrze wspominam, bo ja zazwyczaj nie kupowałem nigdy w plastrach właśnie ogórków krojonych, tylko całe ogórki. A to kiszone, a to korniszony czy coś, konserwowe. I sobie je kroiłem na plasterki. Ale te w plastrach mają taki unikalny smak. One inaczej smakują jak zwykłe takie właśnie. Strength! Oczywiście, że biorę na walkę z The Witness. Super. Te w plastrach tak trochę inaczej smakują. Mi bardzo smakują i niesamowicie mi się przypominają wakacje w Chorwacji po prostu. Jak byliśmy w Chorwacji z 5 lat temu na wakacjach, tam właśnie zawsze było żarte. Kanapki z tymi plasterami, plastrami
ogóreczków sobie dzisiaj zrobię jeszcze z jajeczkiem i bekonem. O Jezu, ale będzie jedzenie. Ale umieram z głodu, naprawdę no. Wstałem przed 6, jest 9 już, 3 godziny. Po wstaniu nic nie jeść to nie na mój żołądek. Ale mówię, trzeba się odchudzać, no bo zaraz święta. Ja zawsze mam tak, że na koniec roku tyję. Po prostu to jest jakaś zasada termodynamiki, nie do zmiany. Jest końcówka roku, na Sylwestra jestem zawsze najgrubszy. Na Sylwestra, gdzie się idzie na jakieś imprezy czy coś, żeby się pokazać. Chociaż od 3 lat w domu siedzę, 3 osoby. Ale zawsze na Sylwestra tyję rok w rok. Ciekawe, do ilu w tym roku dobiję. Już 88 dobijam, czy 90 dam radę jak rok temu. Dobra, mauzolem 1, całe piętra z nami. Lecimy na walkę z bossem, no tu nie ma nic do roboty. Nienawidzę tego bossa. Jest naprawdę bardzo trudny jak dla mnie i nie umiem z nim walczyć. No, szczególnie też zwracając uwagę na to, że po prostu bardzo rzadko idzie mi z nim walczyć. I z tego powodu też nigdy nie umiem go za dobrze unikać. Tu nie wiem, gdzie mam stanąć, żeby być bezpiecznym. Ale jakoś mi się udało. Póki robi ten atak, jest ok. No i super. I HP up, mały damage up. No i to się szanuje. Szkoda tych Devil Angel Roomów. Może rzeczywiście jedno serduszko kościane powinienem zostawić. No nic, całe piętro z nami. Strength jest, więc ja się mega jaram na walkę z Witness. Tamto będę miał obrażenia takie, że to jest masakra z takimi tirsami, co? Naprawdę będzie git. Gehenna? Nienawidzę tego piętra, ale... No, chyba damy radę. Chyba damy radę. Range up, super, jak najbardziej przydatny. Taki range to już robi robotę. Range 12, bez żadnych problemów. W Curse Roomach też nic ciekawego, ale beznadziejne Curse Roomy, nawet bym powiedział takie prześmiewcze, bo na tej postaci powiem wam, że dostać Gapi Spaw to jest śmiech na sali, a nie przydatny item. O, rap zmieniony. O, Holy Crown, to jest ten trinket, który ostatnio odblokowałem. Na katedrze dostajemy treasure roomy i sklepy. Nie interesuje mnie to, wolę zdecydowanie brak możliwości otrzymania itemu aktywnego. Szczególnie, że będę najprawdopodobniej szedł na te 6 tam. Najwięcej itemów do zgarnięcia, 4 skrzynki na starcie. Zobaczymy, co tam ciekawego nam się trafi. Justice, do odpalenia, dodatkowe znajdźki są, spoko. Uj, przez chwilę myślałem, że zapomniałem o tym HP upie, ale dostaliśmy w końcu drugiego Eternal Hearta, więc od razu wziąłem. Coś tu ciekawego? Karciochy losowe. Nie wiem, czy coś dobrego tu będzie. Magiciana mogę od razu odpalić. Hierofancik, spoko. Dodatkowe Soul Hearty, ładunki na mój item aktywny, chociaż też mało przydatne. Empress tu też odpalę. A mówię, Strength sobie zostawię na walkę z... na walkę z The Witness, ze starą plus. Co ty robisz najlepszego? Ale rzadko tych bossów widzę z tych pięter, masakra. Kolejny Tool of Spades? Jezu, ile kluczy. A może nie użyłem go po prostu i zmieniłem na Temperance, tak mi się wydaje. Serio? Empress mi dawało 6 damage'a? 2 razy większe obrażenia, no to nieźle. No ja nie wiem, czy to Empress by mi nie dawało w tym momencie więcej damage'a jak Strength. Bo jest ulepszone jeszcze. Z uwagi na nasz item. Ze sklepu. Aj, ty w lewo idziesz, byłem pewny, że idziesz w prawo. Ale żebym się dał zapachcie jak głupek. No to tyle było z mojej szansy na Devil Angel Room. No nadal może się trafić po walce z bossem. Tam 30 parę procent szans to też nie jest wcale mało, ale... No coś pecha dzisiaj mam do tych Angel Roomów. Mimo, że parę walk z bossem bez otrzymania obrażeń zrobiłem, na tych 30 paru procentach to się jeszcze nic nie trafiło niestety. Ale ci przeciwnicy z tym... kościanym więzieniem to mi tylko Diablo przypominają. Diablo rzadko strasznie używało, ale... Byłem w szoku, jak byłem dzieckiem, pierwszy raz w Fortecy Pandemonium byłem. W Diablo 2 mnie Diablo złapał w te kościane więzienie. No boże, ja mam tyle kluczy. I pociski samonaprowadzające! Co wy gadacie? Co to jest za podejście? No niesamowite statystyki. I mówię, to najlepsze jest to, że to nadal ma taki potencjał, bo ja nadal nie wymaksowałem tych statystyk. Member card, oczywiście. Coś ciekawego tutaj? Mogę maszynę wysadzić w razie W. Tears up kolejny, no mówię, a tych tearsów mogę jeszcze zwiększać do jakichś 9 minimum, mi się wydaje. Ja tyle tear delayów dostałem.
karta Sun, leczy nas na maksa. Bardzo mocna karta na tę postać, gdy mamy tak dużo zdrowia, ale... No, zostanę przy tym Strength, czuję się naprawdę mocno, jeżeli chodzi o moje zdrowie. Wolałbym mieć... to jest Speed Up, super. Super, super, super. Czuję się mocno, jeżeli chodzi o moje zdrowie, wolałbym mieć większy DPS, jeszcze większe obrażenia, to zdecydowanie. Idę po te skrzynki. O nie, dobra, tutaj tyle jest kamieni z kolcami, że wolę chyba jednak tę bombę jedną zużyć. Experimental Pill, Lock Up, Speed Down. Okej, okay, no nie mamy tragicznych... nie mamy tragicznego speeda. I'm excited, bardzo niefajna piguła. Ale szczerze, wydaje mi się, że dam sobie radę tutaj na tych bossów, więc spoko. Lecimy, walka z matką. Eternalowa chyba się jeszcze trafiła, więc... A, o, Eternalowa i to jeszcze ta z laserami. A no ta, bo to jest ta inna matka. Nie wiem, gdzie ja jestem. No i nie dlatego nienawidzę intrudera. Nienawidzę, jak mi tę głowę zabiera, no. Kompletnie, bez twarzy postać to jest nie do rozpoznania. Tu chyba muszę wziąć HP upa, bo wydaje mi się, że tu mi on zniknie, jak potem będę wracał. No i bierzemy sobie Polaroida. 3 negatyw. Damage up. Ja wezmę negatyw, weźmy damage upa. I tak z Polaroida nie skorzystam, a ten damage up naprawdę dużo mi może dać. Dobra, walka z serduchem. No mamy moją muchę, więc tutaj powinno pójść w miarę łatwo, mi się wydaje. Poszło bardzo łatwo. No i lecimy sobie z powrotem do matki. Do ciała matki. Pozdrawiam sąsiady. Boże, korpsik. Będzie w końcu piętro, na którym uda mi się nie otrzymać obrażeń i dostać Angel Room. Byłoby miło. No mam tego Sci-Fly'a, to mógłbym się postarać, ale non stop ja dostaję obrażenia kontaktowe od przeciwników, bo jak głupek się w nich wbijam. Jakbym mówię, jeszcze teraz oprócz Sci-Fly'a dostał Lost Contact, na które jest bardzo mała szansa w tym momencie. No nie wiem, może z jakiejś skrzynki się może trafić. Kolejny Dear Delay, co tu jest grane? Dlaczego tu się nie zrobiło przejście? Ej, z jakiej paki tu się nie zrobiło przejście? Nie, no to jest oszustwo. A tu się zrobi? Tu też się nie zrobi. Bo ja tu musiałem tu z boku zrobić. Aha! Pierwszy raz ten pokój widzę, ale zostałem strollowany. No nie, no może się trafi jeszcze latanie w jakimś Angel Roomie, to dostałbym tego Tier Delaya. Bym miał Tiersy 9 prawie już. Ale pokój mega ciekawy, no nie spodziewałem się, że jest tak zrobiony. Szczerze mówiąc, myślałem, że zrobi się przejście nawet, jak nie będzie jakby z drugiej strony idealnie możliwości przejścia na drugą stronę właśnie. Ale no rzeczywiście, to powinienem zrobić tutaj, żeby było przejście z boku. Kamo, Andis też w ogóle i ten, który jeszcze by mi tirsy zwiększał, jakbym wchodził do pokoju. Bardzo dobry trinket, ale... No ja mam ciekawszy, naprawdę. Tyle tych itemów teraz jestem w stanie dostać, że nie chcę żadnego itemu aktywnego, szczególnie jeżeli mam dużą szansę teraz na Devil Angel Room. Dobra, walka z bossem, proszę cię. To jest boss, na którym czasami otrzymuję obrażenia i wcale nie jest jakiś taki giga easy. Ale damage ja mam niesamowity, nie z tej ziemi. Damage up jeszcze kolejny, świetnie. Co w Devil Roomie? Lasty Blast, no kolejny damage up, oczywiście, że biorę. Nie no, intrudera to wyrzucić w ogóle. Dowiedziałem się jednej rzeczy, o której nie miałem zielonego pojęcia. Jak gramy na hard modzie, Begary nie mają możliwości wyrzucenia czegokolwiek poniżej 6 grań. Gram w tę grę tyle lat i dopiero ostatnio mnie jakiś widz to uświadomił. Naprawdę nie miałem o tym pojęcia. False PhD szczerze wezmę. Jakąś pigułę range up, jakbym teraz dostał range downa, mógłbym bez problemu odpalić, a jeszcze dostałem damage'a. Mamy 9,99 damage'a. No nieźle. Tutaj wejdę, może będzie maszyna do oddawania krwi, na której... O, jest łóżeczko. Z chęcią się wyspał, oczywiście. I kluczy mam trochę do oddania dla tego typa. Jakiś itemik mógłbyś dać, byku. Takiego Sci-Fly'a znowu? Ale złote skrzynki bym chciał. Więcej itemów z nich mogę dostać. Big fan. Może być. Może być. Orbitalek. Chyba Belzebub. Przemiana. Latanie.
I tier delay, no i elegancio. O, jest dobrze. I jeszcze, co tu się dzieje w tym podejściu, no. No ta Bethany to jest nie z tej ziemi. Kocham ją. Health down? No nie, no tego nie używam. Health down nadal chyba mi nie daje damage upa. Z tego co kojarzę, więc... Lepiej nie, lepiej nie. Dobra, lecimy sobie po tier delaye. Camo Andis. I Pisces, tiersy. 8,86. Jeszcze Bob Scarce, oczywiście, czemu by nie? Nie, no to jest... No nie mam słów na tej temy. Nie ma jakiegoś takiego jednego potężnego itemu, ale statystyki są niesamowite. To jest coś, co ja bardzo lubię. Rzadko kiedy też ostatnio się trafiało, że miałem statystyki mega dobre, a mało jakichś dobrych itemów. Chociaż ostatnio właśnie w tę stronę raczej to leci. Ale tak z 2 miesiące temu to miałem jeden potężny item, ale zero statystyk. A tutaj, no, mówię, same statystyki. Niesamowite, co to się robi. Jeszcze Lasty Blood dodatkowe, będziemy mieli obrażenia. A akurat Witness jest bossem, który pojawia przeciwników do pokonania. Te muszki, to jest mega super, bo te muchy padają w ułamek sekundy, a od razu mi zwiększą obrażenia do maksimum, do 13, 13, 16, naprawdę fajne obrażenia. No, z kartą Strength podwójnie działającą, sądzę, że do 20 dobijemy. 20 obrażeń, prawie 9 tirsów. Jest nieźle, jest nieźle. Kurde, balans, no co to za podejście chore. Co jeszcze się trafi w Dark Roomie? Na to się, tego się nie mogę doczekać. Trinketa, mówię, żadnego nie zmieniam. Wejście do Boss Challenge Roomu dodatkowego. Box dla Becky podniosę, może jakąś kartę dostanę śmieszną. Boże, co ja miałem za tirsy teraz? Speed down daje mi damage upa, ale nie chcę akurat speeda tracić. No, speed 96, 0,96 jak dla mnie, bardzo spoko. Aha, ten boss fajnie, że powinien być w środku, a nie był. Hierofanci, dodatkowe ładunki. No i zostaje przy tej karcie strength. No mówię, 0,96 speeda to jest takie minimum, nie chcę tracić speed upa. Range bym jeszcze mógł poświęcić, bo range'a mamy bardzo dużo. Nie potrzebuję aż 13 range'a. Szczęście bym mógł poświęcić, nie mamy żadnego efektu zależnego od szczęścia chyba. A jeżeli nawet mam jakiś, to na tyle słaby, że o nim nie wiem. Czemu jedną muchę dałem radę wysadzić, a reszta jest przyjazna? Nie mam pojęcia. Mogę dostać obrażenia od tych trucizny, czy nie? Chyba nie mogę, więc git. Jakbym mógł dostać obrażenia od tych trucizny, to by było idiotyczne. Dobra, muszę teraz wejść do pokoju, nie strzelać. Jestem ciekawy, jakie będę miał na ułamek sekundy tirsy. Dobra, tu latanko. Tirsy mamy 16 na ułamek sekundy. No nieźle, nieźle. Tylko muszę rzeczywiście nie strzelać. Ja mam manię od razu strzelania, gdy wejdę do pokoju nowego. Curse Roomik? Spoko, bo to tylko jedno czerwone serducho. Mogę sobie wejść. Karta szczęki tak mnie wyleczy do maksa na walce z The Witness, więc tu nawet nie muszę się starać zganiać te serducha, chociaż zawsze warto ćwiczyć. No i elegancio. Dawaj małego roka. No niestety, Wheel of Fortune mogę pojawić, wysadzić. No i chyba już całe piętro za nami. Zaraz tu powinna być walka z bossem. Powinno pójść w miarę git chyba. Karta Death, druga z rzędu w ogóle. Bez sensu, 80 punktów obrażeń. No jakby karta Death, jakby Necronomicon bił 80 punktów obrażeń, to powiem wam, że byłby zdecydowanie lepszym itemem aktywnym. Jak on bije 40, to jest średni, bo w zwykłym pokoju, czy zadajemy 40, czy 80 punktów obrażeń, wydaje mi się, że bez różnicy, nadal byłby tak samo dobry. Ale 40-80 Necronomicon stałby się naprawdę spoko itemem też na walkę z bossem. Dobra, walka z Mother, karta Strength, obrażenia 15, ale jeszcze nie są zwiększone na maksa, więc zobaczymy, czy coś jeszcze mi się uda tutaj wykaraskać za pomocą tych pijaw, które pojawi Witness, choć nie chcę na razie ich pojawiać, widzę. Kurde, aż chyba zaczekam, żeby ona pojawiła więcej tych pijaw atakiem swoim jakimś. Bo chyba tylko w tej fazie jest w stanie te pijawy pojawiać. Dobra, ostatni raz, jak nie zrobi kolejnego ataku z tymi pijawami, to olewam. No, nie robi tego ataku, więc trudno. Przecież może na samym początku tylko je pojawia, już sam nie pamiętam. Nie ma co czekać, tak, dobre mamy statystyki. O, nie wiedziałem, że jak jedną formę się zabije, to też się zwiększa damage.
jest liczone jako zabicie przeciwnika. Spoko. No i gituwa. Pociski samonaprowadzające jeszcze, nie? No to jest... Piękne jest to podejście, nie zapomnę go nigdy. Najfajniejsze podejście Betanii chyba, jakie miałem. Nie wiem, co mi tam zadało obrażenia na górze, ale okej. No i co? Na Dark Roomik lecimy. Ja to wam zrobiłem wszystko, więc czy już gdzieś pójdę dalej, czy na Dark Room, czy na Mega Szatana, czy na Void, bez żadnej różnicy. Ale pójdziemy na Dark Room, mam oczywiście dacki, więc na Mega Szatana też bez problemu będę w stanie przejść. Negatyw mamy? Negatyw mamy, więc Shiol powinno być całkiem nieźle. Revelation odblokowane! A to dobry item jest. No rzeczywiście, na tym save'ie chyba jeszcze Revelation nigdy nie miałem. Wydaje mi się, że Revelation jak wyszło, ludzie się nad nim trochę bardziej bardziej się jarali tym Revelation. Ale dobry item przed Dark Roomem w ogóle, szczególnie z taką ilością kluczy. Bardziej się ludzie jarali Revelation jak wyszło niż później. To jest mega dobry item, ale nie wiem, jakoś tak nie ma tak bardzo dużo ciekawych synergii. No nie wiem, jakoś nie podoba mi się tak bardzo jak Brimstone na przykład, nie? Mimo że jest lepszy. Daje latanie jeszcze. Strzelamy normalnie i mamy dodatkowo pocisk z tego. O, lockdown, super, oczywiście. Mówię, latamy i dodatkowo strzelamy laserem oprócz swoich jeszcze pocisków, których nie tracimy. Bije więcej jak Brimstone. A jakoś mi nie siedzi, nie? Range down, nic ciekawego, lecimy dalej. A Boże, jaki, no range down to ja chciałem. Co ja gadam? 0,6 damage up, oczywiście. Oj, powiem wam, że trochę mam takie samo podejście. Dzisiaj jak będę... O 18 dzisiaj wyjdzie tier lista moich subskrypcji i moich ulubionych youtuberów. Jak jesteście ciekawi, co ja oglądam na YouTubie, no to mówię, zapraszam o 18 na odcineczek. I czasami tam miałem właśnie tak, że był taki youtuber, którego też oglądam i nie potrafię wskazać dlaczego, ale jakoś go nie lubię tak bardzo jak innych, nie? Bo mam tak samo właśnie z tym Revelation, po prostu nie jestem w stanie tego wskazać, ale po prostu nie lubię go tak jak niektórych innych itemów. No nie, myślałem, że ta mucha wytrzyma trochę dalej. Trzecia faza walki z szatanem będzie najtrudniejsza, bo on został zmieniony trochę. I te nogi rzeczywiście teraz biją jeszcze pociskami tymi kamiennymi. Oj, właśnie. Trudnymi do uniknięcia. Szkoda, bo HP upa mogłem sobie zostawić na później, ale już mówię, a, chyba dam radę. No nie dałem. Dobra, lecimy sobie na Dark Room. Itemki z Devil Roomu, zobaczymy co się trafi. Brimstone tu byłby bez sensu akurat na tych pociskach jakie mamy. Ale przemiana w Gapiego to byłaby fajna. Problem jest taki, że ja będę miał jedno czerwone serducho i to jest dosyć duży problem. Czy się czuję na tyle silny? Zaryzykuję, powiem, że tak. Dead Cat, 9 żyć, przemiana w Gapiego, pierwszy raz od dawien dawna. Jedno serducho, z jednym serduchem iść na Mega Szatana. No pójdę, no. Range down, spoko, kolejny damage up dla mnie. Który już bardzo mało daje w ogóle, 0,29 damage upa za takiego range downa. Powiem wam, że więcej już chyba tych piguł używać nie będę. Naprawdę bardzo mały ten damage up. Obrażenia 12 mamy, no czy ja teraz dostanę 0,2 damage upa, to mi dużo już nic nie zrobi, a akurat ten jeden range upa jest bardzo spoko. Bloody Lust! Otrzymywanie obrażeń zwiększy nam nasze obrażenia, no niestety. Dużo razy tych obrażeń trzymać nie mogę, więc trochę bez sensu item na tej postaci. Kurde, jeszcze gapim zostałem, no w życiu bym się nie spodziewał. Mamy jeszcze gapi Stale'a, więc tu w ogóle zdecydowanie zwiększona szansa na skrzynki, które jak na razie, no niestety się nie trafiają. Troszkę szkoda, bo naprawdę się spodziewałem raczej, że dosyć dużo będzie tu tych skrzynek. Serduszko eternalowe zostawiam sobie na później. Nie ma co go teraz używać, kompletny bezsens. Może się trafi drugie i będę miał dwa serducha na walkę z Mega Szatanem, to by było spoko. No mod eternalowy, dosyć dużo tych przeciwników eternalowych jest, oni mają też zwiększoną szansę właśnie na wrzucenie serduszka eternalowego. Mam nadzieję, że się jeszcze jedno trafi.
No, z jednej strony właśnie Bethany trochę dostała buffa, grając na modzie eternalowym, bo łatwiej o HP upy, a na tej postaci są mega ważne. Część przemiany w conjoint. Bardzo bym chciał się tutaj zmienić w conjoint w tym podejściu. Jakbym miał potrójne pociski jeszcze na samonaprowadzających pociskach, no to by się robiło. Hey Priest, to jest nic ciekawego. 20-20, no. Jakby mi było mało pocisków. Co tu jest grane? No najlepsza Bethany, bez dwóch zdań. Karta Dev. Strength mi daje jeszcze jedno. O, ale teraz Strength by zrobił robotę. Damage damage'em, ale to żeby mi to dało HP upa. Shard of Glass jest itemem bez sensu. Nie chcę go brać na tej postaci na pewno. No i opłacało się doczekać z tym Eternal Heartem, bo mamy w tym momencie dodatkowe serducho na walkę z Mega Shatanem. Super. Idę w ogóle na The Lamp. O, jeszcze dostałem przemianę w Serafima, bo mam tak dużo Eternal Heartów, Boże. No nie no, The Lamp już zabiłem, więc nawet nie muszę iść. Trafiłoby się jeszcze Eternalowy, by mnie zabiło. Wskrzesiłbym się z jednym serduchem tylko, więc bez sensu. Poszukajmy Secret Roomu. Nie ma tutaj. Tutaj może być. Też nie ma. Shard of Glass, mówię, bez sensu item. Nie ma co brać. A, to są moje muchy, dobra, zapomniałem. No ale skrzynek trochę więcej, no. Ten lockdown może też rzeczywiście mi tutaj troszkę zmniejszył szansę na skrzynki. Rzeczywiście nie powinienem raczej go używać. Różnica między 2 a 3 szczęścia mi się wydaje być największa właśnie przy dostawaniu skrzynek na tych piętrach tutaj. Tears up, który zadziała. 9-3 tearsy. No nie, no niesamowite są te tearsy. Mr. Mega, może być, dużo mi nie da. Solharci, który nic mi nie da. No wow, no nie mam słów na te tearsy w tym podejściu, naprawdę. Ja bardzo w ogóle lubię też dostawać. A dobra, mały speed down, ale no nie wiem, 0,28 damage'a kompletnie się nie opłaca używać tych piguł już. No nawet mówię, nawet ten range, który jest mega duży, i tak bym wolał mieć jeden range'a więcej, jak 0,2 damage'a więcej, gdy mam tyle damage'a. Jakbym miał 3,5, no to spoko, no to 0,2 damage'a spora różnica. Dobra, całe piętro za nami, lecimy sobie na Mega Shatana, a zobaczymy jak pójdzie. Może jeszcze dostaniemy przejście do Voida i poszedłbym sobie na Delirium. Całkiem nieźle to wygląda. Dobra, rozwalamy parę tylko części ciała Shatana. Lecimy. Zwiększone obrażenia z Lasty Blada. Dwa razy mogę jeszcze zwiększyć sobie obrażenia z Bloody Lasta, bo jeszcze kartą Sun się wyleczę oczywiście po pierwszym razie otrzymanych obrażeń. Ale wolałbym nie musieć używać karty Sun. Boże, jak ja hity robię jeszcze te muchy. No masakra. Gapim naprawdę. Teraz tak trudno jest zostać. Mega się cieszę zawsze jak zostaje teraz Gapim. Kiedyś zostanie Gapim. W ogóle w oryginalnym Isaacu to co podejście się było Gapim? W Rebirthie co drugie podejście mi się wydaje, że było się Gapim. W Afterbirthie co trzecie? Afterbirth plus co piąte? A teraz? Co 50 może? Naprawdę, zostać Gapim w Repentance to jest... To jest trudna sztuka. Dobra, druga faza Mega Shatana. Ile wytrzyma? Też mamy Psyfly'a tutaj, mega item defensywny na walkę z Mega Shatanem. Ale widać, że dostał nerfa. Naprawdę, widać, że dostał nerfa. Zdecydowanie rzadziej się odpala, zdecydowanie mniej tych pocisków rzeczywiście blokuje. Czy będzie przejście na Voida? Jest przejście na Voida, bardzo dobrze. Lecimy sobie dalej. Jak będzie Delirium, to ja jeszcze sobie z niego wyjdę, bo mam taką możliwość, mamy w końcu dacki. A tu mogę dostać losowy item z gry. Szczerze, tu najbardziej to bym chciał w tym momencie dostać jakieś HP upy. Bo dwa serduszka na walkę z Delirium, nawet przy takich statystykach, no to nie jest moja wymarzona ilość zdrowia. Przepraszam. Oby się tylko trafiło Void z dużą ilością walk z bossem, rzeczywiście. Skrzynka, 20% szans na item. Ale się rzadko trafiają. Kurde, 20% szans na item, a naprawdę nie czuję tego.
Tyle skrzynek otworzyłem, a w ogóle nie czuję tej 20% szansy na item. No już, jak widać, że od ilości pocisków laguje, to jest dobre podejście. No ale Parasite jest najbardziej lagującym i kreszującym, o. Jest najbardziej kreszujący grę efekt w całej grze. Jak mamy pociski jeszcze nie daj Boże spektralne, które przelatują przez kamienie i rozpadająca się właśnie z Parasite'a, no to już się możemy pożegnać z podejściem zazwyczaj. Loki, śmiech na sali, niebos. Dawaj HP upa. Tirzapa, który zadziała jeszcze. Nie zadziałał, o nie. Kurto Strike, co ty gadasz? Dobrze jest. Dobrze jest. No myślałem, że jeszcze będę mógł zwiększyć sobie te tirsy delikatnie. No ale tirsy 9 i 3 maksymalne to jest szok, to jest i tak szok, naprawdę. Tirsy prawie 10. Kolejna walka z bossem, która na pewno nie jest delirium. Teratoma. Teratroma, nigdy nie pamiętam jak to się wymawia. Bumfriend. Przemiana w Superbama nie miałem na tym save jeszcze. W ogóle przemiana w Superbama to jest taka trudna do zrobienia. Emperor bez sensu, zostawiam kartę Strength. I szczerze, jak mam kartę Strength, to jak już tylko będę miał delirium, to od razu na nie lecę. Już chcę je po prostu rozwalić tymi itemami. Strength podwójne nie daje większych obrażeń, na pewno. Jestem ciekawy, czy dwa razy zadziała i dwa razy mi zwiększy HP. To by mi było mega akurat na rękę, żebym miał troszkę więcej zdrowia. O, super! Dawaj item i pozmieniamy go sobie. No, syf. Z tego itemu oczywiście brać nie będę. Monstro z Lank jest tragiczny na takich tirsach. Dziękuję. Wafer to jest to, co potrzebowałem. No to teraz czy mi o 1 HP zwiększy, czy o 2? Chyba mała różnica. Ja się kręcę, co to za itemy? Karcioch, no kolejny strzeń. O, mogę sobie sprawdzić, zwiększę dwa razy, no i super. O to chodzi, o to chodzi. Szkoda, że jakiejś polidaktyli nie mam, żebym miał jeszcze możliwość wzięcia dwóch kart naraz, to bym miał w ogóle 6 jeszcze zdrowia, 6 serduszek na waferze, to tak jakbym miał 12 czerwonych serduszek bez wafera. Fajne ułożenie w ogóle walk z bossem, wszystkie tak obok siebie z lewej strony i to jeszcze tam tak są zrobione, że rzeczywiście widać po nich, że to nie jest walka z delirium. Ciekawy pokój z maszyną bez itemu i bez niczego. Ale się przebijam po prostu przez to Void. I powiem wam, że mamy dwie bardzo fajne rzeczy na walkę z delirium, których zazwyczaj się nie ma. I mam tu na myśli pociski samonaprowadzające i duży zasięg. Mam często problem z trafieniem delirium, a teraz rzeczywiście jak mam te pociski samonaprowadzające, mega duży zasięg, który będzie jeszcze większy z karty Strength, to ja będę mógł strzelać w losowy punkt na mapie i raczej trafię. Papa Fly jeszcze, znaczy Papa Fly, Bot Fly jeszcze w połączeniu z Psyflyem, no to na pewno będę trafiony przez delirium. No i 20% szans, ile skrzynek otworzyłem na tym piętrze? Gdzie tu jest 20% szans na item w życiu? Dobra, tutaj coś czuję, że będzie... Nie, tu nie może być delirium. Conquestik. Dawaj jeszcze małego remigiuszka. Czemu tu cię nie mogę bić? Dziwnie. Jeszcze kolejna mucha. Ale much dzisiaj od zasrania. Przemianę w Belzebuba to z 3 razy bym miał chyba z tych itemów. Nie no, dawno nie było takiego podejścia, żebym nic nie musiał robić. Ja tylko chodzę i rozwalam. Bardzo lubię takie podejścia, bo to jest żaden problem komentować takie podejścia, jak się rzeczywiście nic nie dzieje. Najgorzej jak jest podejście, w którym daję sobie radę, ale są gówniane itemy, więc ono jest długie i nudne. Ja muszę zawsze coś wymyślać i trudno rzeczywiście skomentować tutaj takie podejście, a no mówię, takie podejście jak dziś, to ja jestem sam w szoku co chwila, no. Ja nie muszę nic wymyślać po prostu tutaj. Dobra, tutaj po lewej raczej przejście na walkę z bossem. Fajnie, że te muszki mi się jeszcze udało zachować. One dosyć dużo obrażeń zadają. Nawet na delirium. I tu powinno już być delirium, mi się wydaje. Jest delirium, karta strength, delirium. Nie eternalowe, więc easy. O, te aniołki takie problematyczne trochę. Ale Chryste, co ja robię za damage w ogóle? A może to jest eternalowe delirium? Takie bardzo białe się wydaje. Ale lagi już się odpalają momentami. Nie, to jest zwykłe delirium. Żółte ma oczy.
Delirium. Niezwykłe. Eternalowe ma chyba białe oczy, jeżeli dobrze kojarzę. I duży regen HP. Nie, no mówię, masakra, co tu się dzieje. Aż lata po całym ekranie. 25 punktów obrażeń. To jest jeszcze w miarę do ogarnięcia, ale Tirsy 9.30 bez Sojmilka. No to to jest ewenement. Dobra, kochani. Bardzo wam dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować. No i mówię o 18.00. Tier lista moich subskrypcji. Zapraszam serdecznie do oglądania, jeżeli jesteście ciekawi, co ja oglądam. Widzimy się w kolejnym odcinku już niedługo. Trzymajcie się i cześć, pa, pa!